Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Payback. Moi drodzy, co zrobimy dzisiaj? Zaczniemy sobie od tuningu Mustanga, którego żeśmy pozbierali ostatnio i będziemy dzisiaj szukać wraku, bo chyba uzbierały się nawet dwa wraki, zdaje się. Odbudujemy sobie tego Mustanga i tym razem zrobię go pod teren. Co wy na to? Okej. To poziom ma uzyskać. Spoko, zobaczmy. Tak, używamy nowego samochodu. No i robimy tuning, trzeba go tak jakby odbudować. I tak, modyfikacja wyglądu. O nie, co my tu musimy zrobić? O, aha, dobra. Żeby to odblokować, musimy mieć 300 poziom tego samochodu. Na razie tego nie będziemy robić, no bo co? Samochód będzie trzeba no mocno stuningować, a wiecie co, nie chcę na razie tuningować, no, mógłbym to zrobić, mógłbym stuningować, co prawda na maksa. Problem jest taki, że za moment będą te takie pakiety ulepszeniowe, że będziesz mógł wydać jakieś 200 tysięcy, żeby samochód dać od razu do tam 16 poziomu. I nie opłaca mi się teraz losować tak dużo tych kart, zwłaszcza że wiesz... I tak wszystko się wygrywa, nie? Myślałem, żeby w ogóle zagrać jeden odcinek na kierownicy w ramach właśnie tego, że jest trochę za łatwo, nie? Że żeby tak... zobaczyć jak mi pójdzie na kierownicy, bo tutaj trzeba, wiesz, dużo nitra używać, tutaj trzeba dużo skręcać, hamować i... Na kierownicy podejrzewam, że będzie no strasznie kiepsko. Ale bym, kurczę, sprawdził i zobaczył jak się jeździ. A już test, to nie jest tak, że wiesz, nie testowałem, sprawdzałem jak działa tutaj kierownica w Need for Speedzie. No i działa. A powiem wam, że nawet działa lepiej niż w The Crew, bo w The Crew jest tragedia totalna, a tutaj nawet jakoś tak się da, powiedzmy, jeździć. Sterowanie kierownicą jest takie bardzo umowne, nawet, nie wiem, jakiś jest force feedback, jest jakiś tam, ale to nie jest to, co bym oczekiwał od gry, nie? Zdecydowanie, kurde. Można by spróbować ze względu na to, żeby było trochę trudniej, o, dla mnie, nie? Bo tak teraz to łatwo jest wygrać praktycznie każdy wyścig, każdy pojedynek. Widzieliście, że ostatnie dragi wygrałem Lotusem, który okazał się, kurczę, całkiem niezły na te dragi. To jest takie interesujące, on nawet całkiem ciekawie śmigał. No i dobrze skręcał, jak na samochód dragowy, nie? No to to jest spory, spory plus. O, dajmy sobie takie lampki z tyłu, takie coś zupełnie... Ojej, 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 czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Zobaczcie, jak przyczepione są te... No w sumie nie są aż tak źle przyczepione. Te końcówki wyglądają, patrz, rura wydechowa tam na dole, nie wiem, widzicie tutaj, tu, na niżej, nie mogę wam bardziej pokazać. Rura wydechowa jest takiego innego koloru, taka bardziej zardzewiała, a te końcówki, wiesz, takie super błyszczące, nowitkie, nie? Dziwnie to wygląda, natomiast zobaczcie, że jest tak dobrze to wszystko połączone, nie jest tak, że tam jest jakaś duża przerwa między tymi końcówkami a układem wydechowym. Dobra, możemy do tego dać diffuser. Dajmy sobie jakieś takie. Ten diffuser przypomina mi, jakbyśmy po środku mieli taką brodę i na pobokach takie wąsy jakby od jakiegoś dziadka. Ej no, wiecie co, za dużo nie dało się tutaj zrobić z tym Mustangiem. Jego się dopiero zrobi i my do niego sobie jeszcze powrócimy kiedyś. Jego się dopiero zrobi na koksa, jak będzie można zrobić z niego chyba tą super konstrukcję offroadową. Z niego można zrobić też super konstrukcję tą dragową. Ej, felgi są ładne, ja ich chyba nie zmieniam. Można zrobić super konstrukcję dragową, no ale ja sobie go wziąłem na offroady. Tu możemy oczywiście obniżyć, ale to nie ma sensu. Ja chcę, żeby moje offroadówki były wysokie. Możemy dać sobie jakieś malowanko. Widzę, że serwery EA Games. O dobra, nieważne. No i to mi się podoba. Co to jest? You were fail crew. Fuck you were fake. Co? Ej, fajne malowanko z tą kaczką tutaj. Podoba mi się. Okej, okay, co my tu mamy? Speed Hunters, takie coś. Takie coś. Może to? Słuchajcie, kończy mi się pneumatyka.
Nie wiem, czy będzie można więcej dokupować. Zostały mi chyba tylko dwie, albo jedna. Klakson jakiś, okej. Okay. Nie wiem, jak się tu klakson włącza. Damy tutaj wszystkie takie pierdółki. Co to ja tu zrobiłem? Nie, tego mi... Czekaj, dostawy? Ja to chyba miałem jakieś dostawy. Dostawa premium, otwórz. O, jedno mam do odebrania, bo coś tam zrobiłem w karierze. Dostałem 3 żetony, turkusowy dym i 10 koła. Pff, no dobra, no. O, jakie! Ty, on nie chce ruszyć! Hej, Mac, pomożesz mi? Możesz coś dla mnie odebrać? Wal do mnie śmiało jak dym. Nie zawiedziesz się na tym. Wysyłam na miary. Okej, okay, ej, ale on nie chce jechać! On przyspiesza jak hulajnoga elektryczna. Kościu, patrz na to. Dlaczego on się tak zachowuje? To się... To jest aż dziwne to przyspieszenie, ten start, jakbyś miał coś naprawdę ultrawolnego, nawet ciężko mi sobie to wymyśleć. Przyspiesza jak niestunigowany Pilp E50. Ten mały cip. Czekaj, drift? Nie mam mowy, kościu. Jedziemy na tuningownię, no tak nie może być. Ja nie mogę, ale słabo, ale słabo. Kurczę, ale wydaje mi się, że to może być dobry samochód offroadowy. Mamy zrobioną konwersję napędu, mamy napęd na 4 koła teraz. A, no i zainstalowałem mu tą pneumatykę, więc możemy go osadzić trochę. No dosyć mocno siada. Dziwnie wygląda, nie? Tak niby obniżony, a jednak podwyższony. To ze względu na te duże chyba koła. Bo tutaj mamy takie grube, grube opony i duże felgi, więc może to, tylko ten start jest taki... Ja pierniczę, jaki wolny! Nie wierzę, że może być w Need for Speedzie taki samochód. Słuchajcie, prędkość maksymalna, zobaczcie jaka statystyka jest niska, 175 km. What? Nie wierzę. A i zobaczcie, tutaj są takie pakiety doganiania i jeszcze mam zablokowany poziom 6. Muszę zrobić rozdział 3, dokończyć, żeby go sobie odblokować i wtedy bym mógł ten samochód wpakować do poziomu 6 od razu, nie? Gdzie on był na poziomie 1, zobaczcie, dlatego jest taki wolny, ale jest nieprawdopodobnie wolny nawet samo... Słuchaj, to jest Mustang, tam jest V8, to powinno jakoś przyspieszać, a tutaj nic się nie dzieje. Odrobinę go przerobiłem, nie za mocno, żeby nie był aż taki, wiesz, super mocarny. Tam w ogóle chyba mamy zakończenie tego rozdziału, więc moglibyśmy najpierw zakończyć ten rozdział i dopiero potem kupić ten pakiet doganiania. O, cmentarny rewanż. Co się stało z samochodem? Czemu taki ciemny się zrobił przez chwilę? Czekaj, coś, jakiś glitch jest. What? O tej porze dnia w tym miejscu wszystkie samochody są czarne. Brawo EA Games. Słuchajcie, patrzcie ile mamy wraków. Mamy 3 wraki do odnalezienia. Co? Ej, zanim pójdziemy dalej z fabułą, musimy to ogarnąć. Tego jest dużo. To jest dużo do roboty. To będzie gdzieś w centrum miasta. O, patrzcie, mamy nawet wskazówkę, mamy zdjęcie wokół takiego dużego, znaczy w pobliżu takiego dużego budynku. To jest plac budowy. Chyba wiem, gdzie to może być. Czekaj, bo możemy to przypiąć sobie do mapki. I teraz zobaczcie, tutaj jest takie duże rondo. To nie będzie gdzieś tu? Tam jest rondo. Nie no, to jest, to może być tylko jedno miejsce. Jedno takie duże rondo jest, czyli tu. Tu mamy ten taki jakby tunel. To chyba tu będzie gdzieś, nie? Tam musimy się jakoś przenieść. Przejechać. Nie no dobra, teraz taki samochód bardziej dzielny jest, no nie? Już nie jest taki skostniały jak wcześniej. Jezu, jaki efekt nitra. Ja początkowo myślałem, że ten dym z wydechów, jak go pierwszy raz zobaczyłem, to myślałem, że to jest jakiś glitch, nie? Że oni to naprawią. No, wygląda to co najmniej dziwnie. To nie wygląda jak dym z rury wydechowej, tylko to wygląda jak tak jakaś źle nałożona teksturka.
W ogóle nie skojarzyłem, że mam w tym samym kolorze dym z rury wydechowej i dym z podopon. No ale to chyba dobrze, nie? Mamy wszystko pod kolor. Czy ja jadę? Okej. O, jadę bardzo dobrze. Tak jechałem totalnie na czuja, tutaj widzę, że trafię do miejsca. Okej. Jesteśmy już tu i teraz będziemy musieli gdzieś zjechać. Tutaj jest hopa. Ej, wiecie co, to my sobie pojedziemy. Nie no, musimy przejechać tym tunelem chyba na drugą stronę. Uj, jakie długie intro mi się zrobiło. Jakąś kombinację części musiałem ogarnąć. Tak. Jakąś kombinację części musiałem sobie ogarnąć na tyle, że zrobiło mi się ulepszone nitro. O, mamy wjazd na plac budowy. Jest ten budynek, no niestety spojrzeć się do góry nie możemy, chyba żebyśmy wzięli tryb aparatu, to wtedy moglibyśmy trochę tam popatrzeć do góry. I nasz wrak powinien być... O, już jest tutaj, zobaczcie. Nie było trudno tutaj dotrzeć, nie? Zabieramy wrak i to będzie Bel Air chyba. Czy nie? Damn. I on był taki dedykowany na ten... na offroady chyba. A, nieważne. No dobra, co my tu mamy? Okej, mamy na pewno poza miastem te wszystkie rzeczy do znalezienia. Mamy podpowiedzi tak mniej więcej tych lokacji, gdzie mamy szukać. I tu widzimy, że mamy tereny leśne. Przypnijmy sobie do mapki i popatrzymy, gdzie to może... No, już widzę. Tutaj. Nie? Mamy tereny leśne i możemy sobie tam podjechać. Specjalnie właśnie wziąłem sobie inny samochód offroadowy, żeby sobie poszukać na tych offroadach części. O, czekaj, tutaj nawet jakaś skrzynia jest do zabrania, przynęta. Coś się za nią dostawało, chyba kasę, jakieś części, to tak jakbyś wyścig wygrał. Policja cię wtedy goni, jak to zabierasz i jedziesz. W ogóle tyle czasu, żeśmy się zajmowali tym Mustangiem. Zamiast zbierać od razu części, to może zróbmy tak, że tego Mustanga będziemy mieli też na następny odcinek. Ale znowu, kurde, obiecałem, że na każdy odcinek będzie nowy samochód, ze względu na to, że mam bardzo dużo części i tych takich kart i w ogóle kasy. Więc no, ciekawie by było, jakby co chwilę się zmieniało ten, nie? Ej, ale wiecie co, jedną rzecz trzeba tutaj w NFS-ie pochwalić. Jak porównując na przykład do Dekru 2, w który też teraz gram, no to zobaczcie, że tu działają światła przednie, faktycznie. Zobaczcie, jest tutaj ciemno w lesie gdzieś i faktycznie coś tam się oświetla, no nie? I nasza część jest tam. Czy dojedziemy normalnie? Tak po ludzku? Ty, zobacz, teleportuje nas. Musimy tam jakoś chyba wskoczyć. Pojadę tu dookoła. Nie możemy z tego klifu niestety, tak wiesz, zjechać sobie. Ojej, chciałem tutaj trochę zadriftować. Tutaj mamy strefę driftową normalnie. Okej, spróbujmy tu. O nie, nienawidzę tego, nienawidzę tego. Nienawidzę, jak mamy takie ograniczenie swobody. Przecież tu normalnie mógłbym zeskoczyć, hello. Robimy dużo większe skoki przecież w NFS-ie niż to. Patrz, nie mogę za to zniszczalne, do zniszczenia ogrodzenie przejechać. No bez sensu totalnie. Muszę się tam jakoś dostać. No, jakbym tu zeskoczył, to już bym miał tą część. Jak tam dojechać teraz? A, czekaj, chyba wiem. Tam dalej trzeba zeskoczyć z klifu, bo to wszędzie jest odgrodzone taką jakby fosą, jakby woda jest dookoła tej części, czy... A może tu się da? No nie da się. Trzeba tam pojechać do... Ach. Szedłem w tryb aparatu, bo serio nie wiem, jak tam wjechać. A, jest hopa tam! Zobaczcie, nie widziałem tej hopy nawet. Dobra, będę wiedział chyba, jak doskoczyć. W ogóle zauważyłem, że tu jakiś samochód jedzie. No, tu jedzie ten jeden z przeciwników. Moglibyśmy go przy okazji wyzwać na pojedynek. Ale nie wyzwiemy, bo... Po co? Niech spada na drzewo. Hehe. Słuchajcie, chciałem pozdrowić wszystkich Oskarów. Albo nie, inaczej powinienem powiedzieć. Pozdrawiam Oskara. Pozdrowionka dla ciebie, Oskar. Jeśli jakiś ogląda. Ogląda jakiś Oskar? Piszcie w komentarzach. Cyk. Zebrałem, no nie zebrałem żetonu, kurde. Bierzemy to. Tu jakaś taczka. Co to jest? Zderzak? Co ja po zderzak tu jechałem? Kościu!
Ciekawy klakson. Dobra, i co teraz? Jak ja mam stąd wyjechać? Tu nie... Aha. O, i co, ja teraz nie wyjadę stąd. O, co chodzi? No dobra, tu się... Ej, tu się nie da wyjechać. Co jest? Co, mam dzwonić po pomoc drogową? Kolejną rzecz mamy na pustkowiach. No też koło jakiejś chyba drogi większej, nie? Będzie. O, mamy. Tu jest parking, gdzie mamy to. Salon samochodowy. No to nasza część będzie w sumie niedaleko tego speedcrossu, nie? Możemy sobie tutaj polecieć. Dobra, muszę się tam przenieść. Wokół tego mam, w pobliżu tego mamy... O! Stacja benzynowa. To będzie szybkie znalezisko. Jesteśmy na miejscu, chyba. O, patrz, nie ma tutaj. Nie ma tutaj. O, co, widzę. Zobaczcie. Jest taka mała ikonka tam na tym wzgórzu. Tam sobie mygniemy, tutaj już widzimy, że jest skocznia. Na tych pustkowiach sporo poukrywali tych rzeczy, nie? Tych części do wraków. Pyk, pyk, pyk. O, tutaj nie trzeba... O, nie trzeba wcale jechać szybko, bo jak będziesz jechał za szybko, to po prostu przelecisz nad tą taką wysepką. Kolejną rzecz mamy w terenach... Chyba gdzieś tutaj, w takich górzystych tam, wąwozy, nie wąwozy, coś takiego. Tu chyba gdzieś. Popatrzmy na wskazówkę. Do Double Era to mamy, no to będzie gdzieś tu. Ej, ale ja już tu coś chyba szukałem. Tak mi się wydaje. Przeniesiemy się tu i zobaczymy, co tam jest. Jestem sobie nieopodal na takim mostku. I tak, biorę tryb kamery. I szukamy ognia. O, może z takiej odległości się nie wczyta ten ogień. Nic nie widzę tam. To gdzieś w tej dolince musi być. Musimy tam na dół zjechać i szukać tej części lub cokolwiek to będzie. Tam był chyba jakiś... To była chyba jakaś droga na skróty czy coś takiego. Znalazłem drogę na skróty w dół tego kanionu. O, tak. Tam jest chyba ten duży most. Gdzieś w tle widzę. I musimy skręcić teraz w prawo. Przy okazji sprawdzimy możliwości terenowe tego Mustanga. 217 km na godzinę z takiej góry? Kurde, coś nie tak. Słaby, słaby. Prędkość maksymalna jest tutaj słaba, ale powiem wam, że całkiem przyjemnie się nim jeździ po offroadzie. Naprawdę całkiem przyjemnie. No dobrze, tu mamy jakiś fotoradar. Musimy przejechać tunelem na drugą stronę jakby tego wąwozu chyba. I już będziemy mogli skręcać sobie w prawo i szukać tej naszej części. No, powiem wam, że to może być trudne. O! W tym samym momencie się pojawiło. Musimy znaleźć skocznię tam. Intuicyjnie jadę tu i mamy... Okej, udało się. Tak myślałem, że będzie trzeba gdzieś podjechać właśnie zaraz pod ten taki wielki, wielki... Nie wiem, jak to nazwać, skalniak? No, pod tą górę skalistą. I że tutaj to ta część będzie. Pyk, dobra. No i proszę, zbieramy. Tutaj mamy, widzę, silnik ze skrzynią biegów chyba. Albo taczka. I jeśli chodzi o Bel Era, to została nam ostatnia część, która jest... gdzie? No chyba w podobnym... A, już widzę. Patrzcie, tutaj są takie wywiasy charakterystyczne. Tego typu rzeczy się uczymy w przedszkolu, nie? Żeby rozpoznawać, gdzie możemy coś znaleźć, albo jakieś podobne takie symbole, nie symbole. Wiecie, o co mi chodzi, czy nie? Wiecie co, najlepiej będzie sobie pojechać tutaj tunelem, bo na mapie tego nie widać, ale różnica terenu między tym punktem a tym jest kolosalna i nie możemy zjechać sobie tak po prostu, zeskoczyć tutaj, nie? W tej prostej linii. Więc najszybciej będzie przejechać sobie ten kawałek tutaj takim małym tunelem i dojechać w to miejsce i będziemy właściwie mieli na gotowo. Ty, no dobrze śmiga to auto, powiem wam. Ładnie brzmi nawet, nie? Łup. O kurde. Ładnie brzmi, fajnie. Spoko śmiga. Na tych offroadach myślałem, że będzie dużo, dużo gorzej, ale jak się zrobiło już taki podstawowy tuning, to nawet lata.
Jestem pozytywnie zaskoczony tym Mustangiem. Dobrze. Już jesteśmy praktycznie na miejscu i znajdujemy ostatnią część do Bel Air'a. No i od razu zajmiemy się następnym wrakiem. Czekaj, bo to gdzieś tu chyba jest. Nie, wiecie co, pojedziemy sobie dookoła tutaj. O, shit. Pojedziemy sobie dookoła tutaj i powinniśmy znaleźć to kawałek dalej. Gdzieś tutaj może. O, i widzicie, to jest taką jakby górą. Tu pojedziemy sobie do góry gdzieś i zobaczymy. No i jest, proszę bardzo, i mamy hopę. No dużo, nie trzeba było się jakoś specjalnie starać. Po ostatnią część przyjechaliśmy sobie chyba zabrać koła do Bel Air'a. Proszę bardzo, Bel Air odblokowany. Tak, z 55 roku Bel Air. Będzie można go ciekawie przerobić, dedykowany jest pod offroady. No ale możemy go zrobić na co nam się podoba. I tak pomyślałem, że może zrobię go na jakiś drift albo coś takiego. Piszcie w komentarzach, jakie macie pomysły. A my już od razu zabieramy się za następny wrak. Wrak. I to będzie Chevrolet Nieodkryte. Tak się nazywa. O, to jest niedaleko. Zobaczcie. Tutaj mamy to. On będzie gdzieś tu po tej stronie, nie? Jakby. Wystarczy sobie pojechać właściwie tą drogą, którą jadę. No i już będę blisko tego kolejnego wraku. Powinien być tam wyżej. Patrzcie, jak blisko, jeden obok drugiego, nie? Jeszcze mamy jeden wrak do odnalezienia i wiesz, pięć kolejnych części, bo tak. O, czekaj. Po lewej stronie, czyli na górze, tak jak myślałem. Mamy tę część. A, i tu mamy taki szybki zjazd. Jakbyśmy chcieli zjechać praktycznie pionowo w dół, to byśmy musieli skręcić tutaj w lewo i wiesz, tak nie kluczyć tymi drogami tutaj. Okej. I nasza część jest tutaj. Bardzo łatwo dostępna, zobaczcie. Bardzo łatwo, kurde. No niestety, przez takie kamienie nie przejedzie nasz offroadowy samochód. Mamy. Proszę bardzo. Co to będzie? Okej, na co dedykowany on jest? Offroady też? Albo nie wiem, chyba offroady. Ciężko powiedzieć. C10 pick-up. Mamy kolejną wskazówkę, gdzie możemy znaleźć część. O, widzę. Widzicie, tutaj jest takie coś, jak mamy na mapce. Pyk. I nasz wrak powinien być gdzieś tutaj. Idziemy jak burza, kurczę. Będzie gdzieś tutaj, pojedziemy sobie od tej stacji benzynowej i chyba dojeżdżamy do celu, gdzie sobie wyznaczyłem. To raczej nie powinno być trudne do znalezienia, dlatego że no nie mamy tutaj zbyt wielu opcji, żeby pojechać na lewo czy prawo. O, chyba widziałem tam. Jest tutaj część. Aha. O! Mamy żeton, tak łatwo do zdobycia. Kurde. O i zobaczcie, tutaj jest, nie? Nie do przejechania taki płotek. Musimy chyba wskoczyć z drugiej strony na to. Jakoś. O, tu mamy przejazd. Niekoniecznie przejazd, tu jest po prostu taki mały wąwozik, a musimy wskoczyć jakby z drugiej strony na to. No i tu chyba, o, jest droga, dobra. Znalazłem. I sobie wskakujemy. I też nieduża prędkość. Tylko tak, żeby jechał. O kurde, nawet za szybko. Dobrze, że złapałem w locie ten punkt. Okej. Mamy kolejną część. Fajny taki pick-up będzie, no nie? To jest chyba zresztą pierwszy NFS, w którym faktycznie mamy takiego pick-upa. Tak myślę, że tak chyba jest. Okej. Kolejna część. Chyba będziemy musieli się wrócić do miejsca, gdzieśmy byli wcześniej. Chociaż niekoniecznie. To może być gdzieś tu. Nie. O, jest, dobra, mam. Jest. Tutaj mamy taki charakterystyczny kształt. No, nie, czekaj, to? Dobrze mówię, to będzie to. Będzie gdzieś tutaj. Tu jest nasz wrak jakoś. Nie, tak mniej więcej. To i tak, jak będziemy zbliżać się do tego wraku, to pojawi nam się sygnał i wystarczy za nim podążać. I to cała filozofia. Podjedziemy sobie tam, zobaczymy. Poczekajcie, tu muszę sobie wyjechać. No i to powinno być gdzieś tutaj.
To powinno być gdzieś tutaj. Problem w tym, że to powinno być chyba gdzieś na dole. Wezmę sobie aparat i zajrzę. Gdzieś tam. Czyli byśmy musieli znaleźć drogę offroadową, żeby tam zjechać, żeby było jak najszybciej. Tak, to... O, chyba nawet widzę, zobaczcie. Jest tam jakiś ogień, łogień, widzicie? Tam daleko. Czyli musielibyśmy... jest skocznia. Zobaczcie, jak ukryta. Patrzcie, jakby się zjeżdżało z tej strony, nie? To by jej nawet nie było widać, bo tutaj są kamienie i one wyglądają tak, jakby się łączyły z tymi kamieniami. Trzeba pojechać sobie tu dookoła i dopiero tu wskoczyć. Kurde, jaki plan! No, powiem wam, że to będzie ostra jazda w dół za moment chyba. Czekaj, a to tutaj nie zjedziemy czasem? Ty patrz, tutaj jest jakaś dzika droga, której nie ma na mapie. O kurde, sporo tych dróg. Okej, i teraz zobaczcie. Zjeżdżamy sobie jeszcze niżej. I teraz tak. O, jest i widzę ten wrak. Aha, dobra, jak się zajeżdża z tej strony, to widać, nie? Ale patrzcie, jakbyśmy jechali sobie od tej próby prędkości, od prawej strony, byśmy sobie jechali o stamtąd, nie? I byśmy słyszeli, że ten wrak tutaj jest. No to patrzcie, patrzylibyśmy sobie w tą stronę, a gdzieś kogo to słyszę, nie? Ha, ha, ha. Twórcy też tak pomyśleli, nie? I zobacz, i tutaj patrzysz w tą stronę, to musisz się dokładnie przyjrzeć, żeby zobaczyć, że tu jest wjazd jakiś, nie? Że jest jakaś droga. Trzeba na nią wjechać i zeskoczyć. No, najlepiej to robić chyba w trybie aparatu, bo można sobie, wiesz, ten aparat dać do góry i wtedy zobaczyć z góry, co jest 5 i znaleźć to, co nas interesuje, no nie? No ale... tak by było ciężej. O, proszę, tutaj nawet można było szybciej sobie wskoczyć. Co to, miska olejowa albo bak, albo sterzak, nie wiem. Z miska olejowa to za duże trochę. Dobra, mamy to. I został nam jeszcze... Okej, chyba... O nie, dobra, to nie ten wrak był. Mamy jeszcze, słuchajcie, mamy dwie części czy jedną? Dwie! Dwie części mamy do odnalezienia. Jedna będzie w terenie leśnym, a druga będzie na pustkowiach. Więc tak, na pustkowiach widzę, że tam chyba jest w okolicy jakiegoś tunelu albo coś. Czekaj. To znowu jest ten taki tutaj kwadracik. I mamy... Tak, to są tory chyba bardziej, albo... Raczej nie tunel, nie? To są chyba tory. I mamy tutaj w tym miejscu gdzieś chyba naszą część, no nie? Pyk, przenosimy się. Tam, widzę już mój wyznaczony punkcik. Jedziemy prosto do celu w końcu. O, jaki skok. W końcu mamy auto offroadowe, to nie powinniśmy się tam przejmować jakimiś drogami. I tutaj mamy już wysepkę, na którą pewnie trzeba będzie wskoczyć. Niektóre części daje się odnaleźć tak łatwo, że gdzieś tam stoją po prostu na poboczu, leżą na poboczu i wystarczy do nich podjechać, a do niektórych, raczej do większości, musimy wskoczyć właśnie gdzieś, no nie? Co też niekiedy nie jest takie proste, bo żeby wskoczyć tam, no to musimy na przykład nie jechać za szybko. Nie? Trzeba taką optymalną prędkość mieć. I pyk, mamy kolejną część. Jest. Zaparkowałem na niej samochodem. Brawo! Na pewno będzie dobra część. I mamy tak, to. I mamy, zobaczcie, już ostatnią część w terenie leśnym. Koło takich zawiasów jakby. To będzie droga... Gdzie to może... O! To nie będzie gdzieś tu? Tak widzę, że... Jakby tu, nie? Coś takiego. Dobra, tam będę musiał długo jechać. Bo... I najszybciej będzie, zobaczcie, paradoksalnie najszybciej będzie od tej stacji tutaj. Dlatego, że tu mamy cały czas prostą drogę. Jakbyśmy jechali sobie od tej tuningowni, to byśmy musieli tymi takimi zawiasami jechać. I nim jedzie się dłużej. Serio, tutaj nie ma żadnego... Chyba, że pojedziemy sobie odtąd. Tu zawrócimy, pyk, i tu pojedziemy. No dobra, no to może być chyba najszybsza opcja. Wy mówiliście coś, że samochody, które zrobiliśmy na jakiś konkretny tuning, można zresetować? Że można je przerobić z powrotem na jakiś inny tuning? Na przykład jak teraz mam tego Mustanga odnowionego, to mówiliście, że mogę go jakby zresetować do ustawień, powiedzmy, tych fabrycznych i wybrać sobie, na co chcę zrobić tuning, czyli mam taki samochód i chcę na przykład zrobić tuning pod... nie wiem, pod dragi.
Myślę, że to trochę nie ma sensu, nie? No bo w sumie moglibyśmy też kupić drugi taki samochód. Znaczy, jest sens taki, że po prostu mielibyśmy niezłą oszczędność, jakbyśmy nie kupowali nowego samochodu, tylko przerobili ten, co już mamy, na jakąś inną klasę. Nie sprawdzałem tego, nie widziałem, żeby była taka opcja od razu. Ale może to sprawdzę. I tak, tutaj musimy taki cypelek jeszcze sobie przejechać i wjechać na ten most, który jest teraz nad nami. I pojechać w stronę naszego wraku. Proszę bardzo. Pyk. I to będzie C110 czy C10? Jakoś tak. O, mamy nawet zjazd z drogi. To właściwie jest droga nawet na mapie zaznaczona. No i będziemy mogli już chyba znaleźć ostatnią część naszego wraku. I z której strony teraz? Albo zeskoczyć z góry, albo podjechać gdzieś tu. O, tu nie podjedziemy. Zobaczcie, wyglądało tak, jakbyśmy mogli na spokojnie tu podjechać. No, trzeba się trochę postarać. Czekaj. To chyba będzie gdzieś z góry. Podjedziemy sobie może tu. No, to nie jest takie proste. Tu są jakieś już wyboiste kamienie, tak. Niezniszczalny krzak, który nie pozwolił nam wjechać tam. Nie no, to jest trudne. Tak jakby zeskoczyć... A, czekaj. Tu jest jakaś chyba hopa. To hopa jest? Tak daleko byśmy mieli polecieć? Nie. Chyba nie. Tu jest jakaś droga. I to po prostu taka sterta głazów tutaj jest. Ej, ale dziwne. To tak, nie no, to wygląda, jakbyśmy musieli po prostu na to zeskoczyć z góry. No nie ma innej opcji, tutaj się nie podjedzie. Dobra, jedziemy na górę zobaczyć. Będzie gdzieś chyba tu, na tym zakręcie czy coś. O kurczę, ty, ej, tu też nie przejedziemy? Ja nie mogę, no offroadowy samochód, chwileczkę. To powinno latać tutaj. Dobrze, mamy drogę. I co, z tej drogi zeskoczyć? Oho, dobra, bo wcześniej tak próbowałem, to się nie dało. Na początku odcinka z pierwszym wrakiem. What? A tutaj normalnie. To jest takie... tego Chevroleta C10 pick-upa. C10 pick-upa. Hoho. Na co my zrobimy te wraki? Jeszcze nie wiem, no. Mamy już dwa samochody do odnowienia i został nam jeszcze tylko jeden wrak do znalezienia. To może zostawimy sobie ten jeden wrak, bo chyba będziemy mieli jeszcze jakieś wraki do ogarnięcia, nie? To nie jest chyba ostatni ten Volkswagen. Coś jeszcze się pojawi. Na razie zostawimy tego Volkswagena i zajmiemy się trochę fabułą w następnym odcinku. A ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym. Trzymajcie się. Na razie. Hejas.